Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w hardkorze. Dawno nie było hardcora, naprawdę dawno nie było hardcora. I słuchajcie, może pierw powiem wam jakie plany. Ogólnie dzisiaj, wybaczcie, jeszcze mi coś gardło drapie. Ogólnie, momento. Ogólnie dzisiaj tak, testujemy sobie nagranie w Full HD za pomocą AverMedii. Jakie miałem? A te. A nie, to były przecież ultra, wybaczcie, ubaczcie. Nie, extreme. Dokładnie, dokładnie tak. Słuchajcie, testuję sobie raz dzisiaj nagranie. A dwa, jak wiecie, zbliża się HusBox 4. No i jeśli oczywiście przy tej okazji HusBoxa 4 postanowiłem, kurczę, no będzie ciężko prowadzić dwie serie opierające się na początku prawie że na tym samym, bo w HusBoxie 4 też będziemy musieli zbudować domek, też będę musiał na początku nazbierać surowców, przetrwać i tak dalej. A ostatnio w zasadzie kompletnie nie miałem czasu na hardcora, prawda? Można by tak powiedzieć, więc stwierdziłem, że kurczę, chwilkę go po prostu nie będzie. Nie wiem, w zasadzie bym zostawił pod waszą dyskusję tutaj, czy chcecie, abym kontynuował hardcora na przykład co niedzielę, tylko wyłącznie raz w tygodniu, co niedzielę, czy też chcecie, żebym go na chwileczkę zaprzestał nagrywać do czasu, aż się tam na przykład na HusBoxie, który prawdopodobnie, powiem wam, zdradzę, prawdopodobnie na 95% wystartuje we wtorek, żebym go po prostu, no, żeby po prostu wstrzymać na chwilę z hardcorem. Także decydujcie. Widzicie tą skrzynkę? A, już jej ustało. Przed chwileczką jeszcze falowała. Jesus, co to za czary? Widzę, że jeszcze się shadery coś bugują. Dobra, ja sobie obiecałem ogólnie, że zacznę się bawić w potki, podkowanie. Tu w ogóle by mi się przydało trochę światła. Mam na szczęście trochę pochodniów. W ogóle jak tam moje światło w piwnicy? Na piwnicy widzę, że jest ok. Dobra. Ja do tych potek oczywiście będę potrzebował szkło. Do tych potek oczywiście będę potrzebował szkło. Zrobię sobie jeszcze mieczyk z diamondów. I fajnie byłoby mi jeszcze zapolować, na coś. W nocy oczywiście. Taki był zamiar. O, dokładnie. Ogólnie to jeszcze, wiecie co by mi się przydało? Jak to się nazywało? Enchant. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki obsydianu, jedna książka. I dwa diamondy. Dwa diamondy to będę miał, nie? Gorzej, kurczę. O, Harry Pottery. Gorzej, kurczę, z obsydianem, bo chyba go nie mam, a przynajmniej sobie nie przypominam, żebym go miał. Czekajcie. Aha. Tam potrzebujemy ile? Dwa diamondy. Dwa diamondy. I kur... A dobra, okej. Okay. Już myślałem, że nie mam kurczę tego kilofa diamondowego. A przecież ja miałem mieczyk. Ożeż ty w dupala. Jak ja to sobie popatrzyłem. Dobra, ale mniejsza z tym, bo mieczyk tak czy siak mi się przyda. Dobra, to cóż. I tak muszę się wybrać chyba na... Tak, a wiaderko z wodą? Na poszukiwanie obsydianu, także dzisiaj się nie zajmiemy potkami. Wiatr z wodą, dokładnie. Czekajcie, takie bardziej potrzebniejsze rzeczy. Siodło to sobie pozostawiam. Okej, to też. Skóra mi się przyda, bo będziemy musieli użyć przy tworzeniu książki. Bo tam potrzebujemy skórę i papier, nie? Papier potrzebujemy do oku, czy jeszcze te sugarcane'y pasuje nam ogarnąć. Dobra, no to cóż, wybywamy. Miotły oczywiście mam. Żarcie jeszcze by się jakieś przydało. Tutaj skóry też mamy. O, tutaj mamy sugarcane'ów. Ty. Może jednak... Okej. Jeszcze... Da. Okej, dobra. Przynajmniej książkę już mamy. Książkę sobie na razie wrzucę tutaj. Potrzebujemy 4 sztuki obsydianu. I 2 diamenty mamy. Dobra, czyli tylko obsydian. A ja z tego co pamiętam, to obsydian gdzieś... Znaczy obsydian. Lawa była gdzieś tam na dole. Przynajmniej tak mi się coś wydaje. Okej, muszę wsiąść na swoją wyborną miotłę. Na tej mojej wybornej miotle tam polecieć. Okej. Mamy kilof zwykły, okej. Zaraz się przekonamy, czy w ogóle... Albo i nie, tutaj była ta lawa. Czekajcie, nigdzie nie widać lawy na mapie. Nope. Ale dobra, jest jeszcze zejście niżej. Nie wiem, się wydaje, że kurczę, gdzieś tutaj chyba wybierałem ten obsydian. Wiem, że niedaleko domku. No właśnie, dokładnie. Okej, 4 sztuki obsydianu. Dobra, to ja sobie przekopię na szybciutko. Okej, dobra, mam już 4 sztuki obsydianu. Dobrze, że w zasadzie odskoczyłem, bo miałbym niezłe halo zaraz. Okej, cobblestone. Pasuje mi stąd spokojnie teraz wyjść. Aha, tak, okej, pyk. Okej, czyli tak, zrobimy sobie teraz enchanting. A po enchantingu pasuje mi jeszcze ogarnąć półki z książkami. Do tego by się przydała wioska, ale wiecie jak z tą wioską jest, pamiętacie? Szukanie wioski w moim świecie tutaj? Haha. Był malutki problem, znaczy malutki, jak nie duziutki. Dobra. Potrzebuję jeszcze 2 diamenty. No ktoś tu ewidentnie robi mnie w ciula. Ewidentnie. Robi mnie w ciula. Dopiero... Dobra, tutaj mamy. Okej. Patrzcie, u góry teraz jest ciemno. What the fuck? Ja nie wiem, czy to jest od tego modu Amnezja, czy coś, czy... Da fuck. Po prostu da fuck. Aha, poszedłem po te diamenty, a ich nie wziąłem. Dobra, ogólnie to mi pasowało jeszcze... Pasowałoby mi jeszcze... Aha, tak, ja oczywiście... To stawiam. To mi pasuje upiec. Tutaj mam upieczone, więc sobie zewrzę upieczone. Zobaczmy, czy w ogóle tam w piecyku mam jeszcze węgiel. Raczej powinien być. Tu mam coś przepalone, czyli na buteleczki. Okej, dobra, tu jest złoto przepalone. Okej, to sobie wrzuciłem. Ogólnie dawno mi na tym świecie nie było. Nie miałem jakoś takiej weny czasu, chęci. Cokolwiek. Dobra, 2 sztuki. Okej, i teraz tak. Aha, książka stała u góry. Oczywiście nie wziąłem. Standard. Kurczę, nie dobrze robi się w noc. Okej, książka jest. Pozamykać. Dobra, tak, książka do góry. 4 sztuki obsydianu. Okej, i 2 diamondy. Okej, i mamy enchant. Enchant postawimy, myślę, że gdzieś na górze. Myślę, go budujemy książkami. Kurczę, to łóżko by pasowało gdzieś przenieść, a tutaj byśmy sobie zrobili enchant. Czyli czekajcie, ja bym go postawił, powiedzmy, że tutaj. A łóżko postawimy sobie tutaj z boku. O, tara! Ok, dajcie mi jeszcze pochodnie. No. Zastanawiam się, czy on już wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ok, jest w miarę jasno. No, szkoda, że kurczę nie mam tej. Nie mam pieprzonej wioski. Dobra, idę spać. Okej, się wyspałem. No i cóż, który będzie mieć bardzo mały level, nie? No drugi, trzeci, kurczę, no. Okej, a weźmy... Dawaj mi ten mieczyk. Zobaczmy, co my tam potrzebujemy. Ile tych książek? Bookshelf. Kurczę, po 3 książki to jest sporo, naprawdę to jest sporo. Nie wiem, Holender. Dobra, jak już tu jesteśmy jeszcze... To wybierzemy się, słuchajcie, a czekajcie, może jeszcze... Dajcie mi znać, czy ja w ogóle mam tutaj jakieś drewno. No, ale siekiera się mi może przydać, siekiera. Zrobimy sobie łódkę i popłyniemy poszukać wioski na te wody. Ponieważ tam nas nie było, a być może gdzieś tam się gnieździ ta nasza mała wioska. Słuchajcie, w wiosce znajdę na pewno... Co jest? Nie mam drewna? W wiosce na pewno znajdę kurczę te. No. Po prostu... Książki, a raczej półki z książkami. To by było dobre. To by było dobre, naprawdę to by było dobre. Okej, mamy boat. Mogłem faktycznie lecieć jeszcze moją miotłą, ale... Nie zawsze będziemy przecież latać miotłą, nie? I jest jeszcze, no jedyna szansa, że wioska będzie gdzieś tam. Więc płyńmy. Kurde, tam jest ocean, to trochę nam to może zająć, naprawdę. Więc ja nie wiem, czy faktycznie miotła nie byłaby lepsza, no ale dobra, no zobaczymy, może gdzieś dopłyniemy. Jak nie, to może jakaś wyspa będzie czy coś, bo jeżeli jesteśmy na wodzie, niestety nie możemy otworzyć naszej, znaczy rozłożyć może naszej miotły, żeby polecieć. Więc co się z tym wiąże, że jesteśmy skazani na niestety pływanie. Ogólnie dajcie znać, czy podoba wam się taka forma, że jest Full HD obraz, bo ja to nagrałem AverMedią, tak jak mówiłem na początku. Nie wiem, jaka będzie jakość tego odcinka, to raz. O, patrzcie, mamy plażę jakąś tutaj. Jaka będzie jakość odcinka, czy jakość wam odcinka odpowiada oraz czy chcielibyście właśnie, żeby solo było też tak samo nagrywane, że Full HD i tak dalej. Jeśli tak, no to będę wiedział właśnie jak zacząć no ten odcinek, który będzie pierwszy, prawda? Stój, hamuj. No i kurka. Okej, hello. Mam nadzieję, że tutaj tym razem już jakaś wioseczka będzie. Kurczę, jakby tutaj była wioska. O rany, rany Julek, aby mi to siadło normalnie. Cześć zebry, nie widziałyście wioski? Patrz, tam jakaś grzybnia jest. Prophet Forest. No kurde, i strusie. O jasna pała. I liseły. Dużo owiec. Ale wioski jak nie było, tak nie ma. Ogólnie tak się zastanawiam, czy by nie wgrać sprawdzić shaderów do HusBoxa 4. Ciekawe jakby to śmigało, bo tam jest 80 tylko modów. Więc może... Pobadamy. Dobra, wiecie co, zamiast się męczyć, kurczę, z buciora, to ja sobie to po prostu przelecę. W międzyczasie wypatrując wioski, ale podejrzewam, że w tym lesie to guzik, a nie wioskę znajdę. Ale pisaliście mi ostatnio, nawet ktoś z was w komentarzu, tam jeszcze pod ostatnim odcinkiem hardcora, to dosyć trochę temu, że też z was ktoś szukał bardzo długo wioski i też nie znalazł. Znaczy, na hardkorze oczywiście. Także ja nie wiem, czy na hardkorze te wioski faktycznie tak występują bardzo nielicznie, czy to jest jakieś, nie wiem, kabum, hokus pokus. Tam jest jakieś Swapland, ale to nope. No pamiętacie, ostatnio jak szukałem tej wioski, naprawdę ochodziłem się jak głupek. Bardzo dużo drogi. Ale wiecie co, nie wiem, czy jak zaczynałem hardcora, to czy ja przypadkiem nie byłem gdzieś na jakimś biomie zimowym? Coś takiego? Tak mi się chyba coś wydaje, że przypomina mi się takie coś. No ale nie dam sobie głowy uciąć i właśnie wydawało mi się, że tam chyba były wioski, a przynajmniej jedna. Ale nie dam sobie 100% głowy uciąć. No tutaj kurczę, naprawdę jest ciężko z wioską. Fajnie by było, bo jeżeli ta wioska by była, to zebrałbym sobie te książki. Ocean. Kurczę no, fucking biczyn, no gdzie może być wioska? Znaczy ogólnie, ja wam powiem szczerze, że to może być faktycznie spowodowane tym, że gramy na hardkorze, bo nawet wczoraj sobie odpaliłem tak dla głupa po prostu tą wersję paczki, nie? Bo sobie się na początku moja teoria była taka: a może ja mam coś zrąbane z tymi wioskami przez mody, nie? No i było chwilę takiego zastanowienia, a kurczę może, ale weźmy, sprawdźmy, odpalmy zwykły świat na normalnym trybie, nie? Żaden hardcore, tylko zwykły survival. No i też sobie tam włączyłem możliwość latania. No i słuchajcie, w ciągu, nie wiem, tam może 10 minut polatałem sobie po mapie, ja znalazłem chyba z 6 wiosek, naprawdę było sporo i to nie było możliwe, żeby kurczę właśnie tutaj tych wiosek tak samo nie było, więc tutaj wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że co jak co, no gramy na tym hardkorze i dlatego te wioski są ograniczone, o ile nie są całkowicie chyba zniwelowane, ale raczej nie. Wydaje mi się, że na hardkorze chyba będzie wioska czymś bardzo unikalnym i unikatowym na skalę Minecrafta. Bo wiecie, no grając na hardkorze musimy bardzo uważać, to raz, a dwa, jeżeli mając wioskę, no to już mamy to ulepszenie, nawet mamy dach nad głową, schronienie na noc czy coś, to nie trzeba tak myśleć, prawda, żeby jednak kurczę przeżyć. Więc wcale się nie zdziwię, jeśli właśnie są takie dosyć rzadkie te wioski, a nie tak pospolite jak na zwykłym świecie. No, ale cóż. No ale patrzcie, lecę po mapie, robię sobie podgląd mapy i nic a nic. No, przynajmniej żeby jakieś duże stado krów mi się tutaj zjawiło czy coś, to też by było ok, bo mógłbym sobie wtedy pozbierać skórę. Później będziemy gdzieś pozbierali jeszcze, albo nawet rozsadzili, zasadzili tą trzcinę cukrową i później zrobili z tego papier i byłyby książki jak nic. Ale właśnie najlepszą i najfajniejszą opcją byłaby wioska, bo tam mamy już gotowce, byśmy sobie tylko troszeczkę splądrowali. No ale ogólnie zobaczymy, może jeszcze troszeczkę kawałek tutaj przelecę, jak się skończy biom zimowy i zobaczymy co będzie dalej. Czas pokaże, także na razie lecimy. No i przypominam jeszcze, żebyście dali znać, jak wy sądzicie, uważacie, czy robimy właśnie tego hardcora raz w tygodniu, tak jak w niedzielę, tak jak dzisiaj, czy jednak rezygnujemy. Jeszcze wiecie co, pomyślałem o czymś takim, ale to nie wiem, czy to dobrze by się sprawdziło, bo myślałem zrobić coś takiego, że od czasu zaprosić tutaj kogoś do tego hardcora, ale nie wiem jak jest z opcją, może wy będziecie wiedzieć i mi napiszecie w komentarzu, byłoby bardzo miło. Jeżeli ja wiecie, zapraszam kogoś na hardcora tutaj, odpalam świat jako multi, to czy jeśli ta osoba zginie, to ja też tracę świat, czy ta osoba po prostu nie może wejść? Wydaje mi się, że chyba jak swego czasu testowałem jeszcze na 1.6 czy na 1.5, ja sobie teraz zresztą na 1.6, ale na jakiejś tam wersji to testowałem na multi, to było coś takiego, że jeżeli osoba zginęła, to ona już tutaj na ten świat wejść nie mogła, ale ja na ten świat dalej miałem. No ale nie mam po prostu czasu, kiedy teraz tego sprawdzić, ponieważ dzisiaj jest sobota, kiedy to nagrywam. Za chwileczkę tam wyjeżdżam poza miasto, no i nie zdążę już tego sprawdzić. Zrenderuję to oczywiście w nocy po powrocie, więc może wtedy sprawdzę, ale to nie wiem, czy będę miał w nocy raczej z kim sprawdzić, więc liczę na waszą pomoc. No i kurczę, oczywiście, patrzcie, wioski Nihuhu. Nie wiem, być może... Ale jak fajnie widać cień, więc może ja sobie tutaj nawet zostanę. Kurczę, noc. Nie wróży to nic dobrego. Kurde, fucking belek. No i właśnie propos tego zapraszania, no tak to bym wtedy od czasu do czasu kogoś sobie tutaj na pewno zaprosił. I myślę, że to było całkiem fajne wyjście. Propos jeszcze pytacie, czy dam jeszcze raz paczkę z hardcora. Myślę, że tak i wcale nie wykluczam, że dostaniecie raczej tą paczkę nawet i z save'em. Żebyście sobie mogli też pochodzić, tutaj popatrzeć. A może ktoś z was znajdzie wtedy wioskę i da mi kordy. Kurczę, to by było naprawdę rewelacyjne. Może nawet tak zrobię na przyszły tydzień, jeśli wyrazicie chęć, że chcecie, aby te odcinki hardcora były równo z Husieboxem, to myślę, że tak. O kurczę, już jest tam zombiak. Hello, panie zombie. O kurczę, jeszcze ten. A tych to nie lubię, tych to strasznie nie lubię. Dobra, umrzyj. Jest jeszcze jeden szkielet, ale ja sobie muszę zjeść. Patrzę, czy mi tu nic nie grozi. To nie jest bezpieczne teraz w moim tutaj chodzeniu. Pamiętacie, jak ostatnio skończyłem na wyprawie kosmicznej, boże, kosmicznej, na wyprawie nocnej, że musiałem użyć sobie zapasu świata. O! Fuck. Jesus! Poszło! Muszę się tam dostać do tej lawy, bo tam jest jasno. Tam wiem, że się raczej nic nie zespałni. A przynajmniej mam taką nadzieję. No i może sobie tam przeczekam do... Zombie cyborg? The fuck? Czy ten duch? Ej, nie buguj mi się teraz! Znaczy, tam jest ten. Jest i creeper, jest i zombie cyborg i jest szkielet. Nein. Holender tam jest nawet za dużo. O, fuck! Już biegnie. Mały zgredek. Paszą won ode mnie. Masz karo jedna. Ale wiecie co, chciałbym sobie tutaj oczyścić jednak ten teren. Come on. Gdzie jest ten szkielet? Zombie cyborg. Dobrze, kurczę, to się nie spalą. O! Dobrze, to się nie spalą te podpalające gady. Critical. Redstone. Zombie. Hahaha, pal się. A żeś ty w dupę, skąd właśnie nagle teraz tyle to jej wzięło. Dobra. Czyżbyśmy musieli całą noc walczyć? A w ogóle ile ja mam tych strzał? Bo ja jakiś łuk ogarnąłem, nie? No. Nie mam strzał w ogóle? Co to jest? No, ale swap arrows with comma. Droid toggle do... mogę sobie jakieś inne te strzały zamontować? Pretty nice, 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 nice. Zobaczymy. Ogarniemy coś takiego, ale to nie dzisiaj. Idziemy ogarnąć tego creepera. Cześć Rysiu, ty jeszcze nic nie wiesz? Aj, żeż ty w dupę wybuchłeś. Przypomniał mi się Turbo Street. I on tutaj pięknie wyjmuje. Ale nic. Stare dzieje, naprawdę stare dzieje. Debil. Ty. Spłonie? Płoń, pająku, płoń. Ale nici się mogą przydać, biorę. Zbieram. Dobra ludzie, to chyba co, że chyba sobie tutaj będę musiał przeczekać. Tutaj jest lawa, więc bezpiecznie w miarę. Znaczy, bezpiecznie dla mnie, bo czasami mogę kogoś skierować szybko do lawy. To jest właśnie takich zombiaków jak tutaj chodzi. Tego też się pozbędziemy, co byśmy nie musieli. Patrz, come on, nie. O, tu pala. Ciekawe czy zombie cyborg się podpali. O mój Boże, tam jest ten. Cholera jasna, ty. Ty, no przecież zebrałem teraz, kurczę, te strzały. No nie no, znowu ataki zombie. Dobra. Ale mam złoty mieczyk, fucking pigeon jest. Okej, ja se tutaj ogar żarcia. Ale wiecie co, sobie to pomyślałem, że przecież kurczę mam jeszcze... Bożeż ty dupę. Spadaj. Spadaj, gadzie. Jak już idzie, tutaj jestem. Ale patrzcie, wypadają te. Jak się postawi na śniegu, to wypada jeszcze patyczek, a jak się postawi na tym, to nie wypada. Ha, buge. Ale co sobie dobrze, bo zbieramy wtedy... Prawie, że nic aż to nie kosztuje. Okej. Tutaj sobie rozświetlę. Będę bardziej bezpieczny, nawet się woda zrobi. Dobra, no to mi myślę nie przyjdą. Co? Światła się boicie przecież. Chyba. Dobrze, że mam kurde złoty mieczek, bo ja bym tego sobie tutaj zwabił pięknego Ryszarda. O, oj, nie byłoby... Ale czekajcie, bo przecież wilkołaka czasami lubi coś lecieć ciekawego. Dobra, chodźcie, spróbujemy. Rysiu! Chodź tutaj. Rysiu! Nie ty, Rysiu. Rysiu! Oh shit! Idzie tutaj. Hahaha. Ej, no bez jaj, no przecież nie chciałem wilkołaka, czy tego zombiaka, tylko wilkołaka. Rysiu. Chodź, Rysiu. Come on. Będziemy się prać. Będziemy się całować tutaj, wiesz? 10. Ale nawet spoko, bo dał mi te rzeczy. Panu podziękujemy, do widzenia, okej. Co mi dał? Dał mi motyczkę i dał mi kilofik, ha. Zapatrzcie, robi się dzień, kurde, co jest? Przetrwałem noc, ale jaja. Husiałkę przetrwał nocałkę, haha, to teraz mogę jej się zemścić. A tego się nie spodziewałeś. O, ty bambusie jeden, ty bambusie. Nie ma takiego strzelania z łuku, ty też nie ma takiego wybuchania. A jednak wybuch. A to Ryszard jeden. Popatrzcie, to są jeszcze te skorpiony. Czy to są te śnieżne, te niebieskie? Tak. Patrzcie, wszystko na mnie leci. Ryszard. Ryszard, wybuchaj. Chorzysz ty, holy crap. Stary. Hahaha. Tego żeście się nie spodziewali, nie? Dobra. O, mam skórkę z tego, z banana soczystego, ze skorpiona. Kolejny creepa. Okej, po creeperze. Paja jajojonki. Gdzie spierdzielasz teraz? No i co? W nocy chciałeś mi bić, a teraz chcesz się ze mną zaprzyjaźnić. Taki ciul. Umrzyj. Cześć, kolejny pająku. Jak się masz? Mam nadzieję, że dobrze, bo mój mieczyk ma na ciebie ochotkę. A go właśnie wychągał. O, tam się pali jeden, tu się pali kolejny. Ale patrzcie, udało nam się przetrwać noc. Całkiem zaczepiście. Dobra ludzie, no to cóż, tutaj sobie dzisiaj zakończę. Półgodzinny odcinek. Jak nie, dawno takiego nie było ogólnie. No, jak nie ja. Ale dobra, słuchajcie, to taka decyzja do was. Oczywiście, tak jak mówię, decydujcie czy Full HD. Full HD odcinki z hardcora, jeśli byście chcieli faktycznie co niedzielę. No i czy Full HD odcinki z HusBoxa, bo to ogólnie jest bardzo ważne. Liczę na wasze wsparcie i wasze łapki w górę, no i komentarze na dole, także no, postarajcie się. Także cóż, do zobaczonka, no i czekam na waszą opinię, także trzymajcie się, no, pa pa!